W zadaniu pudełka mieliśmy dany ciąg rozmiarów pudełek i mieliśmy określić, ile pudełek po powkładaniu niektórych do innych będzie musiało stać na widoku. Mieliśmy określone też zasady. Mogliśmy włożyć pudełko do pudełka, jeżeli pudełko wkładane było mniejsze od drugiego, ale mieliśmy też podane, że nie mogliśmy włożyć bezpośrednio dwóch mniejszych pudełek do większego. Mogliśmy za to włożyć dwa pudełka do większego pośrednio, na przykład wkładając mniejsze pudełko do większego, a następnie taką konstrukcję wkładając do jeszcze większego pudełka. Spróbujmy sobie teraz ograniczyć z dołu liczbę pudełek w końcowym wyniku. Na pewno liczba ta będzie większa lub równa od największej liczności elementu w tym ciągu. To znaczy od największej liczby takich samych elementów. Na przykład w przypadku ciągu wypisanego na tablicy jest to 3, które występuje dla dwójki i dla czwórki. Takie ograniczenie bierze się z tego, że nieważne jak byśmy chcieli ustawiać pudełka, to wszystkie pudełka o takim samym rozmiarze muszą być w różnych konstrukcjach. Nie możemy ani włożyć takiego pudełka, ani tego pudełka do tego, ani oczywiście tego do tego. Co z tego wynika? Wynika z tego, że mamy już jakąś liczbę, od której wynik na pewno nie będzie mniejszy. Teraz zauważmy, że ta liczba może z powodzeniem służyć jako wynik poprawny. Dlaczego? Wystarczy, że będziemy przeglądać sobie kolejne rozmiary pudełek i w zależności od tego, czy są one mniejsze, czy większe od naszego rozmiaru, to albo wkładamy te pudełka do środka, albo wkładamy nasze pudełka do środka tych następnych, czyli nakładamy te pudełka na nasze. Nigdy nie zabraknie nam pudełek, z którymi wykonujemy tę operację, ponieważ żeby miało nam ich zabraknąć, to pudełek o innym rozmiarze musiałoby być więcej niż pudełek, od których zaczynaliśmy, ale przecież założyliśmy, że pudełek, od których zaczynaliśmy, było najwięcej w ciągu. Z tego wynika, że wynikiem jest po prostu największa liczność takich samych pudełek w ciągu. Zliczyć taką wartość możemy bardzo prosto. Wystarczy przechodzić pętlą pociągu i robić sobie konstrukcję if, która odpowiada nam na pytanie, czy następne pudełko jest takie samo jak poprzednie. Jeżeli następne pudełko jest takie same, to zwiększamy sobie jakiś aktualny licznik pudełek o 1, a jeżeli następne pudełko jest inne, to wystarczy zwolnić licznik i sprawdzić, czy liczność, którą znaleźliśmy, należy zaktualizować jako nowy wynik, czy też nie. Jedynym problemem, na jaki mogliśmy się natknąć, było to, że trzeba było pamiętać, że ostatnia grupa liczb też może być poprawnym wynikiem. Gdyby ktoś zapomniał zerować sobie licznik pudełek danego rozmiaru po ostatniej liczbie, mógł stracić na tym zadaniu 10 punktów. Oczywiście metoda, przy której sprawdzamy, ile jest pudełek tego samego rodzaju, idąc po prostu pętlą, jest możliwa dzięki temu, że dane były, że mieliśmy zagwarantowane, że dane będą podane w kolejności posortowane. Dziękuję.